Edyta, jubileusz za wami, 25 lat obświętowane. Jak się czujesz po występie? Oj, emocje opadły, ale no jest to dla mnie bardzo wzruszający moment, naprawdę. Jestem tak dumna i tak wdzięczna za to, że mogę tutaj być przede wszystkim, że mogę świętować 25 lat. To jest naprawdę dla mnie tak spełnienie marzeń zawodowych i, no i myślę, że życiowych też. A jaką energię dała wam sopocka publiczność? Jak wiesz, na nich patrzyłaś, co czułaś? Wdzięczność. Wdzięczność za to, że są, że się bawią, że śpiewają, że wspierają. Naprawdę to są takie momenty, gdzie chce się po prostu tworzyć i chce się dalej dawać ludziom radość. Byliście na scenie ponad godzinę. Ile było wpadek i niespodziewanych sytuacji? Zwyczaiłaś coś? Wiesz, to były takie bardziej techniczne, jakieś tam problemy z odsłuchami, no ale to się czasem zdarza, to jest wykon na żywo, więc trzeba być na wszystko przygotowanym. Ja osobiście nie miałam nic takiego, ale generalnie wiem, że muzycy mieli problemy. Ale chyba nie wpłynęło to w żaden sposób na jakość, nie było to odczuwalne. Wiesz co, mieliśmy na szczęście samych profesjonalistów, fantastycznych gości, którzy naprawdę mają takie doświadczenie w showbiznesie, że wiedzą, że czasem takie rzeczy się zdarzają i trzeba się z tego jakoś umieć wykaraskać. Dużym zaskoczeniem było to, jak Kaja wyskoczyła z tortu. Czyj to był pomysł? Kai. To Kaja sobie wymyśliła i gratuluję jej szalonego pomysłu. Ja po prostu to kocham w niej, że ona, że ma dystans przede wszystkim do siebie, bo my typowaliśmy trochę inną piosenkę dla niej, ale ona jak sobie posłuchała naszego repertuaru, stwierdziła, że w to idzie i po prostu dla nas to było jak miód na duszy. Super fajnie i od razu jej przyklasnęliśmy, że chcemy. Także to był jej pomysł, szalony. Nie no, zrobiła furorę w tym torcie, nie? Tak, tak, oczywiście, ale to był zamysł jej taki właśnie zrobić, tak nam jakby uczcić ten nasz jubileusz właśnie wyskakując z tortu. Bardzo fajnym elementem były też fragmenty z waszych ślubów, waszych zwesel. Jak to się stało, że wy je pokazaliście? Dlaczego się na to zdecydowaliście? Przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy tą premierę tutaj podkreślić, piosenki Tylko Ty. Piosenka ma przepiękny tekst i wydawało nam się, że właśnie tutaj w tym miejscu, podczas tego jubileuszu, ta piosenka i te materiały właśnie powinny jakoś tam podkreślić tą moc tej piosenki, bo myślę, że ona naprawdę jak już zacznie gdzieś tam być w przestrzeni, bo jeszcze na razie jej nie ma, tylko tutaj dzisiaj była przedpremiera, to myślę, że ona naprawdę trafi do ludzi, do serc, bo jest po prostu fajna. Teraz temat waszego ślubu, wesela powrócił. Jak ty wspominasz ten dzień? Oj, chyba tak trochę jak dzisiaj. Czyli? Czyli dzień pełen emocji, takich wzniosłych emocji, takich miłych, radosnych, wzruszeń przede wszystkim. Także no, to był taki dzień. Ja tak właśnie to wspominam, że wiedziałam, że muszę się po prostu trzymać. Nie mogę się rozkleić, nie mogę się rozpłakać, bo no, wiesz, my mieliśmy 250 gości na weselu. Kapele góralskie, orkiestry dęte. To było po prostu, jak teraz nawet przygotowując te materiały tutaj, oglądaliśmy to nasze wesele, gdzieś tam mamy na 10 płytach DVD, to po prostu te wspomnienia wróciły i to było tak piękne, tak urocze i tak cudownie było to wspominać, że aż mam. Czyli rozumiem, że cały dzień na wzruszu chodziłaś tak zwanym. Tak, i dzisiaj i wtedy, tak. Bardzo podoba mi się twoja sukienka, którą miałaś. Pamiętasz, ile zapłaciłaś? Ale za którą? Były dwie. Tą, tamtą, prostą. No to tą pierwszą. No, a jak pamiętasz za dwie, to możesz powiedzieć za dwie. Nie, nie, nie. To jest tak, że tą sukienkę wybierałyśmy z moją kochaną stylistką Karoliną Trębacz. Na wesele? Aha, ty mówisz o sukience na wesele. Ja myślałam, że dzisiaj tutaj. Jezu, ja o weselu, a ty tutaj o występie. Ja mówię o sukience weselnej. Nie, słuchaj, ja nie pamiętam, ile ona kosztowała. Ja ją szyłam. Chciałam bardzo ją tak wystylizować, bardziej właśnie w taki ludowy, na taki ludowy styl. Ale jejku, nie pamiętam sobie, 1100 zł, chyba to było 24 lata temu, więc wiesz, były zupełnie inne ceny. Okej, ale to 1100 to dużo było wtedy. No, wtedy to nie było mało, tak. Kobieta z biznesu, co sobie mogła pozwolić, tak? Nie, bo znowu nas będą opisywać jak to golce, po prostu się rozrzucają pieniądze na prawo i lewo. Ławią w luksusach. Powiedz mi, czy dzisiaj jakaś sukienka za 1100 jest w ogóle generalnie do kupienia, ślubna. Dobra, a jaką chciałaś ślubną? Wiesz co, ja najpierw myślałam, że w ogóle pójdę czysto po góralsku, stricte po góralsku, ale zaczęliśmy jakby szukać inspiracji w tych archiwach i
stwierdziliśmy, że jednak fajnie by byłoby pomieszać, tak jak w naszej muzyce, jak w naszej twórczości, właśnie nowoczesność z folklorem, z etnicznością, z tym, z archiwaliami, tak? Więc ta sukienka przede wszystkim, ja to nawiązałam bardziej w upięciu włosów, gdzie szła z tyłu taka korona, znaczy nie korona, tylko przepraszam, taka długa wstążka biała i miałam całą cupkę, czyli taki warkocz, który góralki sobie zawsze zaplatały. Tą cupkę miałam z takim wianuszkiem z żywych kwiatów. No, sukienka była taka po prostu sukienka. Składała się z dwóch części, była jakby góra i dół. Miała koroneczki, miała tiulowe rękawy. A masz jeszcze tę sukienkę? Tak, mam. Gdzie leży? Na strychu moich rodziców. A, czyli rozumiem, że honorowe miejsce na strychu ma. No niestety tam, ale myślę, że kiedyś może posłuży mojej córce. Gdzie niby? Nie wiem, czy na scenie, czy jako kopia, czy wiesz, czasem my nie mamy wpływu na to, co się dzieje z tymi naszymi rzeczami później. Chyba na ściereczki. Ta pewnie tak, no. To tak kończąc naszą rozmowę dziś, zabrakło twojej teściowej, jak się czuje, bo chłopaki wczoraj powiedzieli, że nie może z wami być, bo jest po operacji, jakie jest samopoczucie? Wiesz, to już jest coraz lepiej, ale nie ukrywam, że był to dla nas bardzo trudny czas, ponieważ no, mama miała wyciętą nerkę, więc jakby... Ona ma 85 lat, jest cukrzykiem, więc ta operacja no, była bardzo ryzykowna w jej przypadku, ale nie było wyjścia. Ale na szczęście mama już wraca do zdrowia, jest coraz lepiej. Niestety nie ogląda nas dzisiaj, bo jeszcze jest po prostu słaba. Trzymamy kciuki za nią, modlimy się, mamy nadzieję, że będzie z nią wszystko w porządku. Ale że wraca już do sił, będzie git. Tak, no wierzymy w to i liczymy. A jaką ty masz relację ze swoją teściową? Mnie to bardzo zastanawia, bo czasem mówi się, że góralka z góralką się nie dogada, a ty poniekąd jesteś góralka. Nie, ja myślę, że... Znaczy trudno mi tak z zewnątrz jakoś tak obiektywnie na to popatrzeć, ale ja myślę, że z teściową naprawdę ja ją przede wszystkim mega szanuję za wychowanie chłopaków, za jej trud, jaki poświęciła, była sama, była wdową, wychowała czwórkę dzieci, więc naprawdę ona jest dla mnie taką inspiracją. I taką właśnie takim typem kobiety góralki, która po prostu jak harda, nie, tak, harda, twarda, naprawdę pracowała ciężko fizycznie, potem jeszcze przyjeżdżała z pracy do domu, miała gospodarstwo, więc naprawdę to dzisiaj jest w ogóle nie do pomyślenia, nie? A mieliście moment docierania się? Wiesz co, ja myślę, że to chyba jak w każdym relacjach, gdzie jest nowa sytuacja, ona się bardzo martwi, opowiadam o chłopaki, są dwóch jest chłopaków. I ona zawsze ich tak miała razem, razem, razem i nagle jeden się zakochuje, bo Paweł trochę później z Kasią się mieli wesele po nas. Ale myślę, że to bardziej wynikało z takiej troski mamy, ale ona nigdy nie miała nic przeciwko, absolutnie. My zawsze miałyśmy te relacje normalne, z szacunkiem i myślę, że tak jest cały czas. Szkoda, myślałem, że się kłócicie jak prawdziwe góralki, wiesz, do gardeł sobie skaczecie. Tego my ludzie chcą krwi, Edytka, ludzie chcą krwi, wiesz jak to jest. Wiesz, że chcą krwi, słuchaj, ale wiesz co, życie... Tu nie znajdą. Życie jest tak piękne i tak krótkie, po co ta krew? No, ale czasem tak się zdarza w rodzinach. Wiesz co, tak, no ale na szczęście u nas nie. Dziękuję bardzo, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Świętujecie czy do domu? Świętujemy. Oj, żebym cię na plaży nie widział rano. Nie, na plaży nie, bo rano muszę wyjechać, bo jestem chrzestną na komunii, więc o. Muszę jutro wyjechać do Wrocławia, tak. Idziesz na komunię, to jest bardzo trendy temat. Jaki prezent? Koperta czy prezent? Wiesz co, zegarek, taki bardzo fajny, bo akurat moja krzesnica Antosia nie miała, więc mam okazję jej dać, no i oczywiście pieniążki. Ale że góra kasy, bo teraz na tę komunię to się daje po prostu takie pliki. Tak? No, ojej. No tak. Przestraszyłeś mnie. Wiesz co, no nie wiem, na razie nie myślałam. Ale klasycznie podchodzisz do tematu. Tak, tak, tak. A masz jakąś taką sukienkę na tą komunię? Nie, na komunię mam garnitur. Czyli rozumiem, że z klasą. Tak, tak. A denerwuje cię, jak na przykład ludzie chodzą do kościoła w takich, wiesz, krótkich, bo często są skandale związane z kreacjami komunijnymi. Ja nie wiem, na ile ty jesteś obecna w internecie i czy ty coś wiesz na ten temat. Wiesz co, no nie śledzę tego, a generalnie jak idę do kościoła, to raczej się skupiam na modlitwie i na mojej relacji z Panem Bogiem, a nie na oglądaniu, czy ktoś jest krótko ubrany, czy tam za długo, czy za krótko, czy goły, czy nie. Myślę, że wiesz, no każdy chyba ma jakieś poczucie, no nie, może nie każdy, ale pewnie ja doceniam ludzi, którzy mają to wyczucie, że idą jednak w takie miejsce, wiesz, miejsce gdzieś tam święte, no i trzeba zachować pewne... Czyli skandalu tu też nie robisz strojem. No dobrze, dziękuję bardzo, Edytka, uciekaj. Do widzenia Państwu, wszystkiego dobrego.